Romuald Koperski przez Syberię na Gapę. Część czwarta. Czyta Dar i Już. Niebawem wyjaśniło się, co w trakcie wędrów spowodowało tak gwałtowny niepokój wśród moich przyjaciół. Okazało się, że na brzegu pozostał słoik z zawartością. Został od tak na piasku, na widoku. Na moje pytanie, dlaczego nie przejmują się faktem pozostawienia łodzi z silnikiem bez opieki, odpowiedzieli, że łodzi nie waży się nikt tknąć. Ale bimber jak znajdą, to z pewnością wypiją. Choć prawdopodobieństwo, że ktoś jeszcze prócz nas przebywa w okolicy, było znikome, to jednak fakt pozostawienia samogonu bez opieki był tak silny, że przeradzał się w niepokój. Podejrzewam, że gdyby na brzegu pozostała beczka alkoholu, przyjaciele moi dostaliby pomieszania zmysłu i jedynie śmierć byłaby w stanie ich od tej udręki wybawić. Bliskość wymarzonej rzeki sprawiła, że stałem się już niecierpliwy niczym dziecko w wigilijny poranek. Rosjanie szybko odgadli moje myśli. Idź już, szukaj swojej rzeczki, powiedzieli. Ustaliliśmy więc, że Rosjanie pozostaną na miejscu z bagażami, a ja tymczasem odnajdę rzekę, po czym wzdłuż potoku dojdę do jej źródła, następnie zejdę niżej, szukając przy okazji dogodnego miejsca do wodowania łodzi. Wziąłem mapę i kompas i czym prędzej, jakby w obawie, że mnie ktoś ubiegnie, oddaliłem się w kierunku porośniętego drzewami zbocza. Kiedy zniknęłem im już z oczu, przystanąłem, dobyłem mapę, ustaliłem azymut i już spokojnie powędrowałem dalej. Niecałą godzinę później przegrodziła mi drogę płynąca po kamieniach wąska bystrzyca. Poczułem, że podskoczyło mi gwałtownie ciśnienie. To była Lena! Aby nie tracić czasu, czym prędzej ruszyłem w górę wzdłuż jej potoku. Idąc, zauważyłem dziwne zjawisko. Woda wypływała z kamienistego zbocza, następnie wyżłobionym w twardym śniegu krętym przesmykiem niosła się wartko, by po kilkudziesięciu metrach ponownie wpłynąć pod ziemię. Za każdym razem wydawało mi się, że wypływająca spod ziemi woda to już jest właściwe źródło, lecz nie. Woda znów wpływała pod ziemię. Nieco dalej, jakby ciekawa tego, co przed chwilą zobaczyła, znów wypłynęła, po czym powtórnie się schowała. Jeszcze kilkakrotnie, jakby niezdecydowana, kryła się i wynurzała, po czym ostatecznie płytkim, kamienistym potokiem pomknęła w dolinę. Nie wiem dlaczego, ale byłem wręcz pewien, że źródła tej jednej z największych rzek świata są jeszcze wyżej. Szedłem więc dalej. Wreszcie mój trud został wynagrodzony. Odnalazłem bowiem drewnianą zimownię oraz prowadzącą od niej w górę rzeki wyraźną ścieżkę. Domyśliłem się, że ścieżka zaprowadzi mnie prosto do miejsca, gdzie jest właściwy początek rzeki. I nie myliłem się. W chwilę później doszedłem do drewnianej kapliczki stojącej przy źródle rzeki. Prawdę mówiąc, inaczej wyobrażałem sobie to źródło. Czytałem, że Lena bierze swój początek w górach bajkalskich, a tu prawie żadne góry, wysokość nieco ponad 900 metrów, drzewa jak w jakimś parku, wokoło przebijające się ze śniegu różnobarwne porosty, gdzieniegdzie zarośla limby karłowej oraz sterczące gdzieś pojedynczo wysokie drzewo. Samo źródło też jest jak nie źródło, bowiem Lena wypływa, a więc bierze swój początek z niepozornego małego jeziorka. Pozostałem chwilę w zadumie, ciesząc się z pierwszego osiągniętego celu, po czym po własnych śladach ponownie podążyłem w dół rzeki. Zimna, bystra woda i kamieniste dno wyglądają niegościnnie. Strumień bez ustanku drąży i rzeźbi podłoże. Rzeka tworzy małe kaskady, przeciskając się pomiędzy większymi kamieniami. Energię czerpie z siły ciążenia, która sprawia, że wszystko, co znajduje się na ziemi, jest przyciągane w dół. Idąc, zacząłem zastanawiać się, jak właściwie rodzą się rzeki. Nie jestem hydrologiem, ale na chłopski rozum wygląda to tak.
W górach istnieją duże ilości wody, unieruchomione przez kilka miesięcy w postaci śniegu lub przez dziesiątki, a nawet setki lat w postaci lodu. Wiosną woda deszczowa i woda z roztopów spływają, tworząc potok. Woda oczywiście wsiąga również w grunt i tak jak w tym przypadku wypływa w postaci źródeł. Zdaję sobie sprawę, że na pewno proces tworzenia się rzek jest bardziej skomplikowany, ale w przybliżeniu zapewne tak to wygląda. Bez wody życie na Ziemi nie mogłoby ani powstać, ani się rozwijać. Niektórym planetom nadano nazwy od ich koloru, ze względu na ilość występującej wody. Ziemia zasłużyła sobie na miano błękitnej planety. 3/4 jej powierzchni pokrywa woda, lecz ludzie w dalszym ciągu nie zdają sobie sprawy, że słodka woda stanowi tylko maleńką część wszystkich zasobów wodnych, mikroskopijną kroplę, skarb, który trzeba za wszelką cenę ochronić. Bolesny jest fakt, że od najdawniejszych czasów człowiek traktuje rzeki jak śmietnik, tym wygodniejszy, że wiosną wszystko zabierają wezbrane wody. Cóż, skutek tej działalności jest już znany. Minąłem miejsce, w którym doszedłem do rzeki. Jeszcze ponad 2 godziny schodziłem w dół, szukając głębszego miejsca, by móc zwodować łódź. Ale Lena, choć płynęła parometrowym korytem, była tak płytka, że ponad wodę wystawały nawet niewielkie kamienie. Tutaj nie popłynę, pomyślałem. Później rozważałem wariant pierwszej wędrówki korytem rzeki. Zamierzałem ciągnąć ponton za sobą, ale zdałem sobie sprawę, że rzeka może być tak płytka jeszcze przez wiele kilometrów i trący o kamienie ponton ulegnie zniszczeniu. Woda do złudzenia przypominała bardziej potok deszczowy niż płynącą rzekę. Robiło się coraz później, więc pomyślałem o czekających na mnie Rosjanach. Zatrzymałem się niezdecydowany, co robić dalej. Trzeba wracać, coś wspólnie postanowić. Cóż, wracamy do Listwianki. Do Leny musimy dojechać z innej strony, oznajmili Rosjanie, kiedy podzieliłem się z nimi spostrzeżeniami. Mieli kwaśne miny i wcale się tego nie starali ukryć. Chwycili jednak za bagaże i ruszyliśmy z powrotem w stronę jeziora. Tym razem nie szliśmy w milczeniu, gdyż przyjaciele spekulowali, czy pozostawiony na brzegu bez opieki słój z samogonem jeszcze stoi. Odgrażali się przy tym, że jeśli tak, to go zaraz opróżnią do dna. Jeśli nie, to w najbliższej miejscowości zamienią mój gumowy ponton na gorzałę. Mnie zaś na Lenę wyekspediują na drewnianej tratwie. Słój z zawartością stał niewzruszenie tam, gdzie go przed kilkoma godzinami pozostawiono. Wrócił dobry nastrój i świat stał się po chwili kolorowy. Nawet początkowo daremna w oczach Rosjan eskapada zamieniła się teraz, ich zdaniem, w wysoko kształcącą podróż, niosącą ze sobą wiele dobrego dla ludzkości. Nie upłynęliśmy tego wieczoru daleko. Po około 2-godzinnej podróży Anatol zaproponował nocleg w niedalekiej wiosce Koczerikowa, gdzie miał znajomych z okresu swojej pracy w kołchozie rybackim. Sasza z Kazikiem nie oponowali, więc wypadało mi tylko przytaknąć głową, bo cóż mogłem mieć do powiedzenia w takiej sytuacji. Z rozmowy z mieszkającymi w wiosce Burjatami dowiedziałem się, że tak naprawdę to dopiero 100 kilometrów dalej głębokość rzeki pozwala na swobodne płynięcie łodzią. Na siłę można, ale po co? Przekonywali. Nie było więc innej rady, jak z całym majtanem wrócić do Irkucka, skąd następnie autobusem udać się do oddalonej o ponad 300 kilometrów miejscowości Harbatowo, a stamtąd do wsi Biriułka, przez którą przepływa Lena. Następnego dnia wróciliśmy szczęśliwie do Listwianki. Nastrój miałem nie najlepszy. Po pierwsze, nieudana próba wejścia na rzekę. Po drugie, miałem wyrzuty sumienia, że na darmo fatygowałem znajomych, którzy nie dość, że stracili czas, to jeszcze pieniądze, gdyż ze względu na sytuację, w jakiej się znalazłem, w żadnych kosztach nie partycypowałem. Rosjanie, widząc moją nietęgą minę, pocieszali mnie jak mogli, tłumacząc nawet, że była to dla nich wielce przyjemna wycieczka. W
Fakt zaś chwilowego niepowodzenia mojej wyprawy tłumaczyli mającym nastąpić szczęśliwym finałem podróży. Przekonywali mnie, że to, co się źle zaczyna, zawsze dobrze się kończy. Całe swoje życie przeżyłem spokojnie dzięki wielkiemu optymizmowi. A teraz tu, 8000 kilometrów od domu, bez pieniędzy, a co za tym idzie, możliwości swobodnego poruszania się, poczułem się naprawdę bardzo nieswojo. Wszystko dookoła w jednej sekundzie stało się szare i nieprzyjazne. Zły nastrój jednak nie trwał długo. Już po godzinie dowcipkowałem i śmiałem się ze swojej głupoty. Zdałem sobie sprawę z własnej ułomności, bo tylko skończony kretyn, bez grosza przy duszy, może zechcieć świat zawojować. Na razie w ubogiej wiosce syberyjskiej trwała zbiórka pieniędzy, bym miał na bilet autobusowy i tym samym dotarł wreszcie do rzeki. Nazajutrz z Kazikiem, wcześnie rano, wyruszyliśmy z osady do Irkucka. Godzina była wczesna, uliczki i osiedla były jeszcze puste. Mocno pachniała czeremcha, skropiona nocną rosą. Spokojnie drzemał w górskiej kolebce potężny Bajkał. Na przeciwległym brzegu angary mrugały i gasły stopniowo światła portu i stacji kolejowej Bajkał. Nie widząc jeszcze wschodzącego zza gór słońca, stałem się świadkiem zdumiewającego zjawiska. Po niebie i po wodzie jeziora płynęły dwie jasne zorze zbiegające się na horyzoncie. Czegoś podobnego nie zobaczysz nigdzie, gorąco zapewniał mnie Kazik. Tylko woda Bajkału dzięki swej lustrzanej przezroczystości może tak odbijać z niebo. Stałem jak sparaliżowany, nie mogąc się ruszyć z miejsca. Obraz był niezapomniany, niepowtarzalny. Po chwili, jakby na pożegnanie, Bajkał jeszcze raz zadziwił mnie niezwykłym widowiskiem. Z kamiennych wrót angary wypływały na jeziora potężne, dziwaczne zwały mgieł. Były podobne do wielkich białych żaglowców, do legendarnych karaweli z powieści Aleksandra Greena. Staliśmy w miejscu jeszcze dość długo, ale białe żaglowce wciąż płynęły i płynęły po Bajkale. Bezszumne, w długiej karawanie sunęły po powierzchni jeziora i nie dotarwszy do przeciwnego brzegu, stopniały w promieniach słońca, które wytoczyły się ponad szczyty otaczających jezioro gór. Na dworcu autobusowym w Irkucku powtórzyła się znana mi historia z moskiewskiego lotniska. Oczywiście znów chodziło o mój ponadwymiarowy, ciężki bagaż. Tym razem moim oprawcą była kobieta ubrana w szykowny mundur, podobny do galowych uniformów, jakie noszą kosmonauci. Pojawiła się w autobusie chwilę przed jego planowym odjazdem, uzbrojona w notes i krótkofalówkę. Owa pani była dyspozytorem dworca autobusowego i do jej obowiązków należała odprawa każdego autobusu wyjeżdżającego w trasę. Odprawa ta polegała na kontroli biletów, sprawdzeniu ich z przyniesionym przez siebie zestawieniem kasowym oraz podpisaniu stosownych kwitków upoważniających kierowcę do rozpoczęcia jazdy. Czym naraziłem się tej miłej osobie? Nie wiem do dziś. A dokładnie było to tak. Kiedy autobus podjechał na wyznaczone stanowisko, udałem się do kierowcy i zapytałem go, gdzie mógłbym złożyć swój nietypowy bagaż. Wyjaśniłem przy tym, iż posiadam bilet, lecz nie mam pieniędzy, aby za nadwagę zapłacić. Kierowca, zorientowawszy się, że jestem nietutejszy, zapytał tylko, skąd pochodzę, po czym, nie robiąc wielkich ceregieli, otworzył bagażnik, gdzie mój dobytek złożyłem, sam zaś usłużnie zająłem miejsce w autobusie. W chwilę później pojawiła się wspomniana mundurowa dama. Chociaż siedziałem w głębi wozu, jej nóżki obute w mocno zabłocone obuwie przywędrowały prosto do mnie. Radzieccy uczeni już dawno wynaleźli pastę do czyszczenia butów, dziwiłem się więc, że wynalazek ten nie dotarł jeszcze do kręgów kulturowych, w jakich obracała się ta dama. – Co pan przewozi i dlaczego przepłaca pan kierowcę? – zapytała od razu groźnie, nie żądając ode mnie nawet biletu.
Następnie, nic nie robiąc sobie z mojej usilnej próby złożenia rzeczowego wyjaśnienia, zaczęła coś pisać w swoim służbowym notesie. Kiedy skończyła, podała mi swoje bazgroły do podpisu. Oświadczyłem wówczas, że nie potrafię przeczytać bardziej niezgrabnego od niej samej odręcznego pisma. Tym samym nie mogę go podpisać, a co zaś i tyczy się pana kierowcy i rzekomej łapówki, to sam bym chętnie od niego wziął co nieco rubli, gdyż dać mu nie miałem co. Ma się rozumieć, moja wypowiedź nie zrobiła na mundurowej damie najmniejszego wrażenia, a ponieważ spotkała się z odmową podpisu, poleciłabym natychmiast opuścił pojazd wraz z ukrytymi bagażami. Teraz dopiero się zakotłowało, bowiem do akcji wkroczył milczący dotąd kierowca, który od początku obserwował całe to zdarzenie. Na początek śpiewnie zaklął pięknie, tak jak tylko Rosjanie pięknie kląć potrafią, po czym już nieco ciszej obrzucił damę w mundurze stekiem wyzwisk. Cała wiązanka była długa i nie wszystko z jej treści rozumiałem. Wyłowiłem tylko słowo blać i suka. Następnie podszedł do mnie i poprosił o bilet, po czym w milczeniu opuścił autobus i nerwowym krokiem udał się w kierunku kas dworcowych. Widząc, że moja dyskusja z kobietą nie ma już sensu, wyszedłem z autobusu, usiadłem na ławce i czekałem na powrót kierowcy. Wrócił po paru minutach, wręczył mi równoważność ceny biletu, po czym ku mojemu zdziwieniu, zamiast wydać mi bagaż i odjechać, podszedł do stojącej opodal przystanku ciężarówki i z jej kierowcą wdał się w rozmowę. Domyśliłem się, że jestem obiektem ich rozważań, gdyż rozmówcy co chwila spoglądali w moją stronę. Chwilę później wrócił i bez słowa otworzył bagażnik i wyjął moje manele. Kiedy odbierałem od niego rzeczy, zmrużył oko i szepnął: do zobaczenia za miastem. Wsiadł do wozu i odjechał. W tym momencie zjawił się koło mnie uśmiechnięty kierowca Ziła. Szczerząc w uśmiechu swe srebrno-złote zęby, mrugnął: odblać! Po czym chwycił leżące na przystanku bagaże i z lisim uśmiechem na twarzy podreptał przodem do stojącej opodal ciężarówki. Widać było, że bardzo spodobał mu się pomysł kierowcy autobusu. Całe zdarzenie obserwowała mundurowa dama i dopiero kiedy ruszyliśmy w przeciwnym kierunku niż odjeżdżający autobus, spokojnym, pełnym władzy krokiem oddaliła się w kierunku budynków dworcowych, nie będąc do końca świadoma siły męskiej wyobraźni. Kiedy dojeżdżaliśmy do rogatek miasta, już z daleka zobaczyłem stojący na poboczu autobus, którego kierowca dla usprawiedliwienia swojego postoju udawał, że coś majstruje przy silniku. W chwilę później załadowaliśmy na powrót mój bagaż, podziękowaliśmy zachwyconemu akcją kierowcy Ziła i ruszyliśmy w drogę. Nieliczni pasażerowie, w większości skośnoocy burjaci, z owacją przyjęli moje powtórne pojawienie się w autobusie. Teraz, kiedy już poczuli się swobodnie, zaczęli głośno komentować całe zdarzenie, obrzucając przy tym mundurową damę stekiem najrozmaitszych wyzwisk. Przypominało mi to do złudzenia naszą rodzimą scenę polityczną, kiedy to drugorzędni politycy rozkrzyczeli się bardzo wtedy, kiedy już bez obawy wolno było mówić. Na pierwszym przystanku kierowca ponownie sprzedał mi bilet, gdyż, jak tłumaczył, obawiał się po drodze kontroli. Jechaliśmy teraz szeroką, płaską doliną, z rzadka napotykając na ślady bytności człowieka. Nie był to teren całkowicie wyludniony, gdyż co jakieś parędziesiąt kilometrów można było zobaczyć oddaloną nieco od głównej drogi mniejszą lub większą burjacką wioskę. Wyglądały jednakowo. Stojące blisko siebie, pochylone ze starości drewniane domy, szczątki butwiejących ogrodzeń, wszystkie z daleka wyglądały jak stare, zapomniane, antyczne cmentarze. Kierowca nigdy nie wjeżdżał między domostwa. Zatrzymywał się na poboczu opodal wsi i tylko na żądanie skośnookich pasażerów, po czym odwracał się, patrzył na pozostałych, szacując jeszcze ile pozostało i obojętnie ruszał dalej w bezkresną stepową krainę, aby po godzinnej jeździe znów zatrzymać się w pobliżu następnego antycznego cmentarza. Tak naprawdę tych ostatnich jest w okolicy bardzo mało.
Dawniej na terenach zamieszkałych przez Burjatów cmentarze nie występowały zbyt licznie. Były rozrzucone w stepie rzadko, podobnie jak wsie zamieszkane wyłącznie przez Rosjan z sekty staroobrzędowców. Rdzenni mieszkańcy tych terenów, Burjaci, nigdy nie grzebali zmarłych. Nieboszczyków wywożono na step i tam po prostu ich zostawiano. Psy i wilki rozrywały nieboszczyka na części, wrony i kruki dokonywały reszty. Przyznać trzeba, że Burjaci mieli pojęcie o ekonomii. Droga zmierzała ku widocznym na horyzoncie zalesionym górom. Step przechodził w tereny coraz bardziej zadrzewione. Najpierw pojawiły się niewielkie sosny, później syberyjskie mądrzewie. W dolinach rosły pichty, podobne nieco do naszych świerków, a nad małymi potoczkami gęste zarośla tworzyły łozy z poszyciem rozmaitych chaszczy. Wreszcie, po około 5-godzinnej jeździe, dojechaliśmy do miejscowości Harbatowo. Kierowca zarządził tu półgodzinną przerwę w podróży. Pasażerowie, szczęśliwi, że wreszcie mogą zapalić papierosa, szybko opuścili autobus. Kiedy zamierzałem również wysiąść, kierowca dał mi znak, abym pozostał, informując mnie, że niedaleko stąd mieszka jego znajomy, który zawiezie mnie nad samą Lenę. Brzmiało to jak bajka. Zawiezie mnie nad samą Lenę. Dźwięczało mi jeszcze w uszach. Ruszyliśmy w kierunku widocznych w oddali zabudowań. Po drodze zobaczyłem zardzewiały, pogięty drogowskaz, który był jeszcze w miarę czytelny. Poczułem lekki dreszczyk emocji. Przeczytałem bowiem: Biriułka, 26 kilometrów. Byłem więc blisko celu. Niebawem dojechaliśmy do jakichś zabudowań. Przed pobliskim domem zobaczyłem mężczyznę, który już z daleka gestem zapraszał nas do domu. Widać po autobusie poznał, kto w gościnę przyjechał. Ponieważ kierowca nie miał za wiele czasu, pośpiesznie podszedł do zapraszającego i w pośpiechu, wskazując na mnie, wyjawił mu powód odwiedzi. Proszę bardzo, zaraz podjedziemy, usłyszałem z boku i nowa fala szczęścia zalała moje serce. Więc naprawdę niebawem miałem znaleźć się nad wymarzoną rzeką. Wyładowaliśmy moje toboły, podziękowałem kierowcy, który machał tylko ręką, dając do zrozumienia, że nie ma za co. Niebawem autobus odjechał, a nowo poznany mężczyzna zaprosił mnie do domu. Kiedy przy herbacie opowiedziałem o swoich przygodach i nieudanej próbie wejścia na Lenę, gospodarz się zadumał, po czym jako rekompensatę za mój trud zaproponował podwiezienie mnie traktorem jak najdalej w górę rzeki. Chodziło mu o to, bym mógł zgodnie z założeniem rozpocząć spływ jak najbliżej źródła. Po obiedzie natychmiast wyruszyliśmy w drogę. Po 2 godzinach walki z błotem i tajgą dojechaliśmy do niezamieszkanej mieściny o nazwie Dubówka, leżącej około 80 km od źródła. Rzeka w tym miejscu miała około 30 metrów szerokości i mniej więcej pół metra głębokości. Ponieważ było już dość późno, postanowiłem, że dopiero następnego dnia z tego miejsca rozpocznę swoją wymarzoną podróż. Pożegnałem się z kolejnym dobroczyńcą, który pełen obaw o moją skórę życzył mi dużo, dużo, bardzo dużo szczęścia. Zostałem sam, usiadłem na brzegu, spojrzałem na płynącą bez pośpiechu rzekę i pomyślałem: nareszcie. Zaraz jednak uświadomiłem sobie, że słowo nareszcie jest tylko banalnym stwierdzeniem, nie mającym w ogóle żadnego uzasadnienia. Każdy bez wyjątku podróżnik, kończąc kosztowne, nerwowe i czasochłonne przygotowania do wyprawy, mówi: nareszcie koniec. Nic bardziej błędnego, gdyż właśnie ten przysłowiowy koniec oznacza właśnie początek wielkiej niewiadomej, jaką jest każda podróż. Patrzyłem na otaczającą mnie bezkresną tajgę, patrzyłem na przesuwającą się pomarszczoną wiatrem wodę i jako romantyk mogłem się tylko czuć szczęśliwie zgubiony wśród tej potężnej, otaczającej mnie przyrody. Pomyślałem też o tym,
że rzeka ta od tej chwili stanie się moim domem i że muszę mieć sporo szczęścia, aby nie stała się moim grobem? Wiosna pod tę szerokość geograficzną jeszcze nie zawitała. Choć był już maj, w którym przywykliśmy do drzew oblepionych kwieciem, tu, 8000 kilometrów na wschód, królowała jeszcze zima. Przyroda jeszcze trwała w stanie anabiozy. Wiał przeraźliwie silny wiatr, a z nieba padał na przemian to deszcz, to śnieg. Noc spędziłem w niezamieszkałej chacie, których było w wiosce kilkanaście. Rano, choć na zewnątrz siąpił deszcz, wyniosłem cały bagaż na brzeg i zacząłem składać łódź. Po godzinie byłem znów gotów do drogi, lecz tym razem zaczął padać mokry śnieg. Później obudził się wiatr i z nieba lunęła rzęsista ulewa. Rzeka, sieczona deszczem, wyglądała, jakby była chora na ospę. Nakryłem wszystko pokrowcem, a sam pośpiesznie schroniłem się w chacie. Koło południa wiatr ucichł i spoza chmur wyjrzało słońce. Wykorzystuję ciszę, jaka zapanowała w przyrodzie, i woduję łódkę. Pozostały bagaż planowo układam w łodzi, by wszystko miało swoje miejsce i było w każdej chwili łatwo dostępne. Stworzyło to doskonałą okazję, by jeszcze raz zobaczyć na swój dobytek, który przez najbliższe miesiące decydować miał o powodzeniu wyprawy. Choć nie należę do ludzi, którzy przywiązują dużą wagę do komfortu wyposażenia, to jednak widok tego, co w tak wielkiej podróży miało być niezbędne i potrzebne, zgasił na chwilę moją radość. Niewątpliwie wyglądałem w tym momencie jak człowiek z tragedii antycznej, któremu chodzi o element cierpienia, ratujący jego klęskę przed śmiesznością. Nie sposób wymienić, czego nie posiadałem, a posiadać powinienem. W skład mojego wyposażenia wchodził namiot, śpiwór, nóż, siekiera, sprzęt wędkarski, sprzęt fotograficzny, kompas, mapa, mała latarka, 24 chemiczne zupki zwane gorącymi kubkami, zapasy żywności uzupełniała jeszcze paczka kawy, herbata, sól, cukier i suchary z czterech chlebów. Listę zamykały cztery pudełka zapałek, metalowy kubek i mały garnek do gotowania wody. Szczęśliwej podróży, szaleńcze! Pomyślałem, kiedy odepchnąłem się od brzegu i zobaczyłem, że wykradam z Syberii pierwsze metry, ogarnęło mnie na powrót poczucie radości i zarazem dumy. Widok przesuwającego się brzegu utwierdził mnie, że po raz kolejny, wbrew zdrowemu rozsądkowi, przeciwnościom finansowym i opiniom specjalistów, doprowadziłem do rozpoczęcia wymarzonej podróży. Płynę! Krzyknąłem głośno, a głos mój uleciał echem wśród wysokich brzegów porośniętych tajgą.